Dzień dobry. Słuchajcie, jest 26 października, godzina 11.22, czyli zamuliłem troszkę, bo miałem wstać wcześniej, ale nie pykło. Mój organizm domagał się odespania tygodnia pracy. Natomiast z racji, że jest to dzień, w którym jest wydarzenie chyba najważniejsze w roku dla wszystkich miłośników noży, to gdzież indziej moglibyśmy być, jak nie w centrum praskim Koneser, i zmierzamy na cekę, czyli popularne najpsy. Idziemy, zobaczymy, co się dzieje, co nowego, kto się wystawia, chociaż oczywiście część można sobie sprawdzić na Facebookach, ale zobaczymy, jak w tym roku to wygląda, byśmy w zeszłym roku, zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Także wchodzimy. W drugim wejściu. Ja już jestem po jednym kółeczku, więc już mi się nie chce, już obleciałem wszystko, ale generalnie mam wrażenie, że jest trochę mniej ludzi, postaram się to Wam zaraz pokazać, i mam wrażenie, że jest więcej produkcyjniaków i więcej firm, które zajmują się produkcyjniakami niż na przykład polskich nożorobów, tak? Chociaż no nie mówię, że nie mam, mamy tak, mamy Tomka Kołodzieja, mamy KD, tak, mamy Garbatego. O, siema! Poczekaj, muszę zatrzymać, bo mamy tutaj sprawy do omówienia. Dobra, bo mieliśmy tu ten, miałem nożyk do testów. Niestety z powodu braku czasu nie udało się go nagrać, musiałem go oddać. Zwracamy do tematu. Natomiast mam takie wrażenie, że nie ma jakiejś dużej ilości chęt mate'owych noży. Wrażenie, że w zeszłym roku było więcej. Chociaż układ, jak gdyby rozlokowanie osób, które się prezentują, jest bardzo, bardzo podobny do zeszłego roku. Więc po pierwszym wejściu miałem w ogóle wrażenie, że cofnąłem się rok wcześniej, tak? Dlatego, że wiele stoisk jest jak gdyby w tym samym miejscu. Garbaty jest w tym samym miejscu. Tu mamy kolby, stanowisko, proszę bardzo. Cześć. Możesz pozdrowić. Witam, pozdrawiam. Tam mamy militariów, stanowisko, i to jest tak samo jak w zeszłym roku. Tutaj mamy Tlima, proszę bardzo. W ogóle tak, nie widziałem trolla. Nie wiem dlaczego, trollskiego nie widziałem. Oczywiście widziałem Papsa, tak, Cichego, no to oni są. Zaraz tam sobie będziemy po kolei przechodzić. Ja będę się starał Wam zrobić przebitki. Z racji tego, że jak już spodziewałem się tłoku i no nie jest mało ludzi, ciężko się dopaść do niektórych stoisk, nie brałem w ogóle gimbala, więc musicie mi wybaczyć za to, że niektóre materiały będą poruszone. W ogóle nagrywam telefonem, więc zobaczymy, co to z tego będzie. Czekajcie, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Jakie macie fajne kuchenki, kurczę, zobaczcie. No mamy fajne kuchenki. Ja zaraz wezmę aparat i będę przybitki kręcił do tego. No to ja widzę przecież, że to nie ten. I mamy dzisiaj premierę. Violetyną. Ja. Ale to sprzedajecie to, czy... Nie, to jest do dostania przez internet. A, to czyli w PDF jakiś, tak? To jest za darmo magazyn. Świetnie, biletyn survivalowy. A gdzie go będzie można ten? Jest to na stronie Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. A, na tym. Polska Szkoła Survivalu. Także wpadajcie.
Wiesz co, jak będziemy mieli trochę czasu. Ja pitolę. Jest dramat czasowy, jeżeli chodzi o... mam bardzo, bardzo dużo pracy i zabiera mi to, wiesz, w ogóle jakąkolwiek... Jak weekend przychodzi, mógłbym coś nagrać, to jestem tak wypruty. Dzisiaj miałem tu przyjechać, rozumiesz, przed otwarciem, żeby spróbować pogadać z ludźmi, wiesz co, i nie dam rady wstać rano. Organizm się upomniał o swoje, wiesz co. I koniec. Nie ma wyjścia. Ale coś tam ten... W tym formacie, taka malutka książeczka. Ale to takie malutkie, to jak telefon. Ja, zajebiście. Ja to wademekum twoje mam chyba sztuczki, o ile się... To jest pierwsza była z tej serii. To, wiesz co, to też chyba mam. A to będzie w styczniu. Więc czekajcie. Autor, proszę bardzo. To jest, jakby ktoś nie kojarzył, proszę, autor. My mieliśmy okazję się poznać na poza szlakiem pierwszym. Na drugim mi się nie udało dostać niestety. No ale niestety czas. Dobra, lecę dalej. Dobra, to dzięki. Spoko. No tak, tutaj... A sprawa rozwija się. Wczoraj dostałem kolejne pismo o tym, że tam zostały podjęte kroki w kierunku zabezpieczenia dowodowych tam rzeczy, ale jeszcze nie dostałem pisma, żeby zapoznać się z aktami. Jeszcze tak. Tak jest. Jeszcze troszkę. Coś się wyjawi, zobaczymy. Na pewno będę upubliczniał, nie? Jak gdyby, wiesz, dokładnie przeanalizuję to pismo, co mi wysłali wczoraj, czy wiesz, co mogę z niego udostępnić, bo tam są też nazwiska innych ludzi i też udostępnię. Dobra, lecimy dalej. Graba. Znaczy, to nie graba, graba jest tam, ale jak gdyby zaraz też przebitki z jego roboty będą. Jego produkty i co, i słuchajcie, i tak naprawdę to tak, mamy Wicka, tak, mamy sporo materiałów dotyczących jak gdyby tego pośredniego, czyli skóra, drewno, prawda, takie rzeczy tutaj też, macie drewno stabilizowane, które jest bardzo popularne, ostatnio Tomka Plicha, proszę bardzo, zaraz do Tomka też wrócimy, o. I co, no tak jak wam mówię, no jest kupa rzeczy takich pokrewnych, tak, czyli skóra, no bajonet. Jest kupa rzeczy pokrewnych, które jak gdyby są powiązane z tą tematyką, bo mamy skóry, tak, mamy drewna, mamy blanki na przykład, no to już jak gdyby wiadomo, ale ja się takie odnoszę wrażenie, że jakby było tego troszeczkę mniej. Oczywiście tak, z tych militariów, no nie da się przeoczyć, bo to...
duże stoisko. Ogólną wielkość stoisk, bo no one też są różne, prawda? Bo no, mamy stoiska naprawdę duże, mamy ktoś się tam gdzieś przytulił, bo na przykład jego produkty idą tak dobrze, że nie ma co pokazać. Także jest tego troszkę. Zaraz będziemy latali, będziemy robili najazdy, będziemy robili przebitki. Tam mamy mojego ulubionego nosoroba, czyli LKW. O, nie, tu, przepraszam. O, tu. O, idziemy sobie. Łódzki stolik regionalny. O. Tu się troszkę pozmieniało, bo tu w zeszłym roku Cichy stoi po drugiej stronie, gdzie w zeszłym roku stał Troll, jest Paps. O, Paps, u ciebie jest luźno teraz. O, proszę bardzo. Zaraz wezmę drugi aparat, to porobię przebitek trochę. Ale masz trochę tych. No idą. Dobrze. Niech się dzieje. Też kiedyś muszę się skusić, ale to ostatnio wyrwać się do lasu mi ciężko. Opa. No dobrze, no, mamy Cichego. Zaraz się postaramy do niego tam dopchać, żeby też wam pokazać, co pokazuje w tym roku. Naprawił swój błąd z zeszłego roku. Miał problem z tym, że wszyscy niszczyli mu krawędzie na brzytwach, więc w tym roku zrobił po prostu szklaną zabudowę i nie ma możliwości łapania w łapy tak w sposób niekontrolowany. O. A forma form, to też mamy okazję się spotykać przy różnych okazjach. Natomiast tak jak wam mówiłem, o proszę, jest mnóstwo materiałów tych pobocznych. Tu, zobaczcie. Tu mam wrażenie, że jest trochę więcej materiałów pobocznych niż samych noży. Ale są producenci, znaczy makerzy, tak, których też znam, cenię sobie od lat. Proszę bardzo, MK, tu zaraz też zmienimy pole widzenia i zaraz też sobie oblecimy. Winu. Dużo dobrego. Chcę wam pokazać. O, tu jest kolega EUP, też zaraz sobie dotrybimy. Dobra, znowu nastąpiła zmiana sprzętu, bo kręciłem przebitki. Przebitki kręciłem aparatem. Teraz wracamy do telefonu, idziemy pogadać z paroma osobami.
na temat targów, na temat Knivesów, na temat ich planów. Więc zapraszam Was teraz na takie parę krótkich wywiadów, mam nadzieję, mi się uda ogarnąć. Pana poznajecie? Tomasz Kołodziej. Witam wszystkich. Słuchajcie, trochę spowolnienia w tym roku. No ja tak, remonty warsztatów. Było trochę spowolnienia w tym roku. W sumie rok zaczął mi się tak trochę nieszczęśliwie z powodów rodzinnych. Później było trochę remontu warsztatu, przerabiania, remontowania, przebudowy właściwie takiego kapitalnego remontu. No myślę, że już od końca roku właściwie, albo od początku przyszłego ruszamy z kopyta i działamy ostro. Idziesz z kopyta. Jakieś plany, jeżeli chodzi o nowe materiały? Zostajesz w Elmaxie, w M390? Tak, zostaję w materiałach z najwyższej półki. Pojawią się nowe projekty z początkiem roku. Zobaczymy, może się spodobają, może nie niektórym. Dla każdego coś będzie do znalezienia. Dobra, super, bardzo się cieszę, że z powrotem ruszysz na rynek. Dzięki za parę słów. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Dobry. Garbatego poznajecie. Był atrakcją na filmie Bush Brothersów. Może tak, może nie. Dobrze, powiedz mi, jak się targi w tym roku podobają? Podobają się, no. Ciężko mi powiedzieć całokształt, no bo stoję tylko przy stoisku. No tak, ale jak w porównaniu do zeszłego roku? No ogień w okopie, no. Drugi rok z rzędu jest ogień w okopie, nie mam nawet, wiesz, jak dobrze odetchnąć kanapki zjeść. No ale bardzo dobrze, bo to są targi. No, ale... O, prawie kogoś trafiliśmy kamerą. Byłoby zabójstwo. Dobra, wiem, że kombinuję z nowymi materiałami na rękojeści. Wprowadzamy. Pokaż coś ładnego. Przebitki ja już kręciłem, więc jak gdyby, o, proszę bardzo, o, drewno stabilizowane pojawiło się u Ciebie. Drewno stabilizowane na standardzie. No a z takich nowości, no, oczywiście nowy model, mini parang, jest. Zajebisty. Jest mini parang, młodszy i mniejszy brat naszego sztandarowego produktu, naszego paranga. Jeśli chodzi o takie nowości, to drugi też model, który wprowadziliśmy przed targami i teraz ma premierę, to Nesmuk. Mały, smukły, zwinny. Elegancko. Bardzo mi się podoba jakość wykończenia. Lepiej przygotowana jak w zeszłym roku. Dziękuję. Podoba mi się, że są postępy. Super. Cały czas rozwijamy się w dobrym kierunku, myślę. Mam nadzieję, że będą targi dla Ciebie udane. Ruch w interesie będzie. Jakieś plany na przyszły rok? Coś już masz tam w głowie? Możemy zdradzić taką, jakby to powiedzieć, ciekawostkę, że będziemy wypuszczać seriami takie noże premium. A, czyli jakieś materiały, blachy lepsze i tak dalej. Cały czas w obrębie własnych modeli, aha, ale przykładowo będzie Trapper, no, w N690, no, pomarańczowej mikarci i pomarańczowym kajdeksie. O kurczę, numerowany. Zupełna zmiana, bo z tego co wiem, to kajdeksy nie używasz na razie w ogóle. Nie. Wprowadzamy pomału, ale to będą takie premium serie od 1 do 10 sygnowane. A, już w ogóle numerowane i tak dalej. Numerowane od 1 do 10 i za jakiś czas dopiero nie będą w stałej ofercie na zamówienie. Aha, zajebiście. Tak, super. Takie coś chcemy urozmaicić, żeby jakoś tak to trochę inaczej jasne wyglądało. Super. Dobrze, to w takim razie powodzenia Ci życzę. Dzięki, miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć. Rzeczywiście, słuchajcie, u Garbatego widać postęp, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Ja w zeszłym roku, może bez wymieniania nazwisk, trochę nie skarżyłem, że za szybko, za mało precyzyjnie. W tym roku jest diametralna odmiana. To widać, to bardzo widać, jak się weźmie do ręki noże od Garbatego. Więc naprawdę w tym roku polecam go serdecznie, bo naprawdę chłopak zrobił postęp i to się zajebiście w rynku liczy, że jak przyjeżdża się co roku, widzi się z tymi samymi osobami, po pierwsze cały czas są w rynku, a po drugie widać, że ich warsztat idzie do przodu. To jest super sprawa. Już się zgubiłem. Dobra, to utlima standardowo, więc tutaj jak gdyby...
on idzie swoją drogą, tu się nie zmienia, jeżeli chodzi o wzornictwo, jeżeli chodzi o materiały. I to też w sumie dobrze, bo sfokusowany jest na, jak gdyby na swojej robocie, na swoich wzorach, na swoich... ma swój fokus, nie? I super, bo jak gdyby rozwija tylko i wyłącznie jakby jeden swój trend, jest bardzo rozpoznawalny w tym, co robi, tak? O, słuchajcie, jesteśmy jeszcze u Kamila, jest obok Tomka. Pokaż wam coś. Ciężko mi będzie pokazać wam to na filmie. Ale jeżeli chodzi o precyzję wykonania, to po prostu masakra. Cena zabija trochę, 200, ale miał wolne 200, to bym kupił od ręki. Śliczna sprawa. Dobra, jesteśmy u uprzejmego Wielkulda. Tomka Plicha, proszę bardzo. Powiedz mi, bo widzę, że kombinujesz z wykańczaniem głowni. Widzę dużo różnych innowacji. Widzę, że z talami też kombinujesz, bo tu się pojawiają. Są damaski, się pojawiły w ofercie, to nie było do niedawna. No. Tu jest, mamy stale CV1 1520. I mamy jeszcze tutaj drugi damask. A, jeszcze wrócę do tego pierwszego, trawiony klasycznie, czyli chlorek żelaza. No. 4 razy po 7 minut w moim przypadku i później jest wykończenie, znaczy może przetarcie papierem 3000, ale wcześniej satyna do lustra, dlatego się świeci, tak, powiedzmy, tak? Pięknie, tak. No i tu jest też damask, stal LMV i O2, z tym, że tak, trawiony chlorek żelaza i na koniec jeszcze 3 godziny w kawie rozpuszczalnej moczonej, dlatego wygląda, jakby były dobrane, no właśnie, czarnego tłumki stali. Bardzo, bardzo fajnie, bo to i to od kawy, no, ten efekt? Zajebisty. A kawa, jak wiadomo, czyn kwaśny też ma i dlatego dopełnia, powiedzmy, te trawienie. Super stali. Wygląda, naprawdę super na wygląda. Na rękojeści drewno stabilizowane, od firmy drewno stabilizowane. Tak, po sąsiedzku, tak. No i pochewka taka ładna. A muszę ci powiedzieć, że też te twoje zdobienia na pokwach się strasznie podobają. Taka pokwa. Taka miała być krokodyl imitacja, a wyszło takie trochę inne, no ale nie zawsze wychodzi, jakby się chciało. Dobrze wyszło. Naprawdę dobrze wyszło. Jakieś plany takie już masz precyzowane? Plany, no, leży na, w pracowni na blacie, bułat nierdzewny do zrobienia, co prawda nie w full tangu, no. W hidenie, czyli byłby to drugi hiden. A jednak czuję się lepiej w sultanie. No ale materiał zacny, damask, tak. Skubany, nierdzewny. Wróć, bułat nierdzewny, także trzeba się postarać. No. No, coś się tam zrobi. No. Super. Obserwujemy na Facebooku, no, Tomka Plicha, zapraszamy. Chciałem wam powiedzieć, że tu się odbywają dyskusje na temat noży, tak? Nie ma nuty żadnej prowodyrem dyskusji jest ten, że oto człowiek, tak? To, mogę polać, jak coś. Roman, ja tu mówię, że my dyskutujemy na temat noży, nie na blejmu. Co trzeba zrobić, żeby noże nie rdzewiały? Tak, naoliwić. Tak, naoliwić. Oliwiarka. Strach się bać. A my jesteśmy mocno natłuszczeni. Też strach się bać. W sensie wpadliśmy też do Michała. Michał bywa z nami na różnego rodzaju zlotach. I robi noże do rzucania. Jak wiem, że dodatkowo jeszcze wykrywasz do metalu. Widziałem go w zeszłym roku. Ciężko się w tym roku do niego dopchać, ale widziałem go w zeszłym roku i rzeczywiście postęp, słuchajcie, jaki zrobił, również jest olbrzymi. W zeszłym roku nieudane okładziny, w tym roku w ogóle zrezygnował z okładzin w nożach do rzucania. Natomiast widać robotę, jest parę sztuk już zaprojektowanych, wyciętych na cence. Widać naprawdę postęp niesamowity. Także jak ktoś szuka noża do rzucania, to MB Phoenix i do Michała spokojnie możecie się zwrócić, w ogóle z pasjonatem rzucania, więc na pewno z wami pogada na ten temat i wszystko wam opowie, więc naprawdę możecie sobie do niego się zwrócić.
dobra, słuchajcie, opuszczamy cekę 2019. Spoko. Dobre, dobre. Nie chowajcie tam Robek, grasuje gdzieś tak, że... Mam takie wrażenie, że ceky są jakby mniejsze, że powierzchnia jest ta sama, a jakby było mniej wystawców. Brakuje zdecydowanie takich makerów, którzy są uznawani w Polsce za top, nie? No, nie ma Kroko, nie ma Siadaki, troszkę takich znanych twarzy. Chociaż oczywiście jest bardzo dużo znanych makerów, tak? No, jak gdyby jest Cichy, jest Garbaty, jest Slim, jest... Boże, jest Mnich, tak? Jest... No, bardzo, bardzo wiele twarzy jest, natomiast tak jakby brakuje mi trochę. Tak ja mam wrażenie, że jakby tego jest ciutkę mniej, tak? Więc... nie wiem, z czego to wynika. Prestiż imprezy, może rzeczywiście polscy nożorobowie wynoszą się z prezentowaniem swoich towarów za granicę i polski rynek trochę mniej ich zaczyna interesować. Pocieszające jest to, że wśród wielu wystawców widać świeże twarze. Pocieszające jest to, że krążą informacje na temat nożorobów, tak, kto się zapowiada dobrze, kto się nie zapowiada dobrze. I można porozmawiać na ten temat z innymi nożorobami, co jest bardzo pozytywne, tak? Więc tutaj, co ciekawe, dosyć mocno nie znalazłem, nie wiem dlaczego, albo jestem ślepy, albo po prostu nie znalazłem Tartakusa, który, na temat którego są bardzo, bardzo pozytywne opinie, więc myślę, że będę musiał się w jakiś tam sposób do niego odezwać. Ja miałem jeden już do testów od niego, był bardzo solidnie zrobiony, natomiast jak gdyby to było już jakiś czas temu i chciałbym zobaczyć, jakie on zrobił postępy. O. Wracając do samego samej imprezy. Nie wiem, odnoszę takie wrażenie, że może rzeczywiście część polskich nożorobów celuje w rynki zagraniczne i polska impreza ich nie interesuje, co jest dość smutne, dlatego że w sumie CEKE to jest największa impreza w Polsce i ona powinna być tak zorganizowana, żeby tu chcieli ludzie przyjeżdżać, po pierwsze wystawcy nie tylko z Polski, a po drugie klienci nie tylko z Polski. Mam wrażenie, że tych ludzi jest jakby mniej z roku na rok, bo mam wrażenie, że jak CEKE było, czy jeszcze Knives było w Pałacu Kultury, tych ludzi było zdecydowanie więcej jak w zeszłym roku i w zeszłym roku było zdecydowanie więcej jak w tym roku, ale to też jest moje subiektywne odczucie. Tak mi się wydaje. Sama impreza spoko, no organizacji nie tak samo jak w zeszłym roku. Czyli te same błędy, jeżeli chodzi o oznakowanie. Natomiast ponieważ no, lwia część z ludzi, którzy chcą zobaczyć, no, że już wie, gdzie to jest, więc łatwiej jest im trafić, jak byli to w zeszłym roku. No i oczywiście cały czas mam wrażenie, że spada prestiż imprezy. Spada prestiż imprezy. O. Więc myślę, że warto by było może coś na ten temat pomyśleć, bo to bardzo fajna impreza i promująca nasz polski rynek, ale myślę, że również mogłaby promować na przykład rynki wschodnie, które również się bardzo, bardzo fajnie rozwijają. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że na rynkach wschodnich mamy inne wzornictwa jak u nas. Oni mają takie, by nie powiedzieć, że festyniarskie, oni po prostu mają inne podejście, takie bardziej zdobnicze, więc... Więc może warto by było też to uwzględnić. O, i tyle. Mam nadzieję, że relacja wyszła w miarę i mam nadzieję, że cokolwiek zobaczyliście i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. O, trzymajcie się. Patrz, jak jesteś zadowolona. Mogę wyciągnąć drugi.